Witajcie. John Bogle w swojej książce, o której wspominałem, Common Sense on Mutual Funds, pokazuje ciekawe zjawisko. Mianowicie pokazuje, że tak naprawdę w długim okresie, a dla niego długim okresem jest okres co najmniej 10-letni, stopa zwrotu z inwestycji giełdowej, tak naprawdę, czy stopa zwrotu z danego indeksu, z rynku obrazowanego danym konkretnym indeksem, w zasadzie pokrywa się z wynikami inwestycyjnymi, z wynikami biznesowymi wszystkich spółek wchodzących w skład rynku lub danego indeksu. Czyli stopa zwrotu z rynku według Bogla, czego oczywiście dowodzi, co zaraz pokażę, w długim terminie, co najmniej 10-letnim, jest uzależniona praktycznie wyłącznie od czynników fundamentalnych. Bogle pokazuje w swojej książce, że ten czynnik spekulacyjny traci na znaczeniu, a w okresie powyżej 10 lat jego znaczenie jest znikome. Jeśli sumujemy to, o czym wspominałem w tym poście już, początkową stopę dywidendy dla danej spółki na początku okresu, sprawdzimy, o ile w danym okresie procentowo wzrósł zysk netto tej spółki i o ile procentowo wzrósł wskaźnik cena do zysku, dodamy te wielkości, naniesiemy je na wykres, zrobimy tą operację, przeprowadzimy dla wszystkich spółek z danego indeksu, Bogle to zrobił dla indeksu S&P 500, naniesiemy na wykres i porównamy ze stopą zwrotu samego indeksu, to się okazuje, że te wykresy są łudząco podobne. Proszę spojrzeć tutaj. Bogle zaznaczył linią przerywaną stopę zwrotu z indeksu z rynku, natomiast linią ciągłą, tak zwaną stopę zwrotu fundamentalną, zależną właśnie od czynników fundamentalnych. Wykresy bardzo duże są, niesamowicie do siebie podobne. Mało tego, pokażę zaraz coś innego. Tutaj Bogle wyróżnił od roku 1927 do połowy lat 2000, do połowy roku 2009, więc analiza nie dość, że obejmuje duży okres czasu, to jeszcze jest dość świeża w porównaniu do chwili obecnej. Dla okresów 10-letnich od roku 1927 Bogle policzył pierwotną początkową stopę dywidendy, zmianę tutaj w zysku netto, dla wszystkich spółek oczywiście z indeksu, zmianę w wartości wskaźnika cena do zysku, dodał te kolumny 1, 2 i 3, to jest ten tak zwany zwrot fundamentalny, porównał ten zwrot fundamentalny z realnym zwrotem z indeksu i obliczył różnicę. I co się okazuje, że różnica między tą stopą zwrotu fundamentalną a stopą zwrotu z indeksu wynosi 0,1%, 0,7%, 0,6%. W żadnym z przypadku nie jest większa niż 1%. W żadnym wypadku nie jest większa niż 1%. Tutaj średnio widać, że ten obrót dla całego tego okresu do roku 1990 stopa skalkulowana fundamentalna wynosi 10,3%, a średni przyrost indeksu S&P w tym okresie wynosi 10,5%. Dla lat tutaj już takich bardziej świeżych, 90-99, 2000-2009, tutaj widzimy, że te różnice również nie są duże. 9,4% tej stopy fundamentalnej, 9,7% stopy indeksowej, różnica 0,3%. I jeszcze Bogle co zrobił? Wziął dane historyczne od roku 1930, tu jest akurat 36, ale od początku, od 1927 i skalkulował tą stopę zwrotu fundamentalną. Ona jest zaznaczona akurat tutaj, czarny, to jest ten czarny wykres. Policzył ją w tył po prostu, policzył ją w tył i porównał ją ze stopą aktualną, która była w tamtym czasie, te takie kropeczki szare. Widać, że te stopy się w bardzo dużym stopniu pokrywają, one są nieco przesunięte, tak jak w roku 2000. I zrobił pewną prognozę do roku 2016-2020 praktycznie. I co się okazuje, że obecnie znajdujemy się, jeśli rzeczywiście, no jak widać, rzeczywiście takie zależności istniały historycznie i Bogle twierdzi, że będą istniały dalej, bo zachowanie tutaj ludzkie się nie zmienia, to obecnie mamy dołek i
w najbliższych kilku latach czekają nas na rynku wzrosty. Czy jednak te wzrosty nie będą tak wysokie, jakie były historycznie? Bogle jednak daje tutaj taką przestrogę, żeby nie wierzyć jednak żadnym takim prognozom, nawet jego prognozom, podchodzić do nich z pewną dozą, z pewną rezerwą. Niemniej warto znać te zależności, bo są one niesamowicie ważne, szczególnie dla inwestora fundamentalnego.